Θεέ μου, αμήν. Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε το 326 από το κεφάλαιο Α του βιβλίου Βασιλέων Α και το εδάφιο 5. Królewska, pierwszy rozdział, piąty werset. Alfa 5, Basileon Alfa. Pierwsza Księga Królewska, pierwszy rozdział, piąty werset. Tote, wtedy Adonias, syn Hagity, chełpił się i mawiał, ja zostanę królem. I sprawił sobie wozy i konie i dobrał sobie świtę z 50 mężów. Jego ojciec nigdy go nie karcił, mówiąc, dlaczego tak postępujesz? Również i on był bardzo urodziwy, a według czasu urodzenia szedł zaraz po Absalomie. Był on w zmowie z Joabem, synem Serui i z Ebiatarem, kapłanem, którzy popierali Adoniasza. Natomiast kapłan Sadok i Benaja, syn Jehojady i prorok Natan i Szymej i Rej oraz rycerstwo Dawidowe nie byli za Adoniaszem. Gdy raz Adoniasz składał ofiarę z owiec i bydła i tucznych cieląt przy śliskim kamieniu, który jest obok źródła foluszników, zaprosił wszystkich swoich braci, synów królewskich i wszystkich pochodzących z Judy dworzan królewskich. Lecz nie zaprosił proroka Natana i Benaj i rycerstwa i Salomona swojego brata. Wtedy rzekł Natan do Batszeby, matki Salomona, czy nie słyszałaś o tym, że Adoniasz, syn Hagity, obwołał się królem bez wiedzy naszego pana Dawida? Idźże teraz, pozwól, że ci dam radę i ratuj swoje życie i życie twojego syna Salomona. Idź zaraz do króla Dawida i powiedz mu, przecież przysiągłeś, panie mój królu, twojej służebnicy, mówiąc, Salomon, twój syn zostanie po mnie królem i on zasiądzie na moim tronie. Dlaczego więc został królem Adoniasz? Otóż, gdy ty jeszcze będziesz tam rozmawiać z królem, ja wejdę po tobie i potwierdzę swoje słowa. I weszła Betrzeba do króla, do komnaty. Król zaś był już bardzo stary i Abiszak, szunamitka, usługiwała królowi. Gdy zaś Betrzeba przeklęknęła i oddała królowi pokłon, król zapytał, czego chcesz, a on mu odpowiedziała, panie mój, ty przysiągłeś twojej służebnicy na Pana Boga twego, Salomon, twój syn zostanie po mnie królem i on zasiądzie na moim tronie. Tymczasem zaś Adoniasz został królem, a ty, panie mój królu, o tym nie wiesz. Kazał on zabić na ofiarę wiele wołów i tucznych cioląt i owiec i zaprosił wszystkich synów królewskich i Ebiatara, kapłana Joaba, dowódcę wojska, lecz Salomona, twojego sługi, nie zaprosił. Na ciebie, panie mój królu, zwrócone są oczy całego Izraela, obyś mi im ogłosił, kto zasiądzie na tronie mojego pana króla po nim. W przeciwnym razie, gdy pan mój król zaśnie z ojcami swoimi, ja i syn mój Salomon zostaniemy uznani za buntowników. A gdy on jeszcze rozmawiała z królem, przyszedł Natan, prorok, i doniesiono królowi, oto Natan, prorok, przyszedł, stanął więc Natan przed obliczem królewskim i oddał królowi pokłon do samej ziemi. I rzekł Natan, panie mój królu, czy ty tak rozstrzygnąłeś, Adoniasz zostanie po mnie królem i on zasiądzie na moim tronie, gdyż stąpił dzisiaj i kazał zabić na ofiarę wiele wołów i tucznych cieląt i owiec, zaprosił wszystkich synów królewskich i dowódców wojska i Ebiatara, kapłana, i jedzą i piją oto u niego i wołają. Niech żyje król Adoniasz. Mnie wszakże, twojego sługi i Sadoka, kapłana, i Benaj, syna Jehojady i Salomona,
Twojego sługi nie zaprosił? Czyżby od mojego Pana Króla wyszła ta rzecz, a nie powiadomiałbyś Twojego sługi, kto zasiądzie na tronie mojego Pana Króla po nim? Odpowiadając, król Dawid rzekł: przywołajcie mi Batszebę. A gdy weszła i stanęła przed obliczem króla, przysiągł król, mówiąc: jako żyje Pan, który wybawił życie moje z wszelkiej niedoli, iż jak przysiągłem ci na Pana Boga Izraelskiego, mówiąc: Salomon, twój syn zostanie po mnie królem i on zasiądzie na nim tronie po mnie, tak uczynię w dniu dzisiejszym. I przylęknęła Batszeba i oddała królowi pokłon do samej ziemi i rzekła: niech mój Pan król żyje na wieki. Potem król Dawid rzekł: przywołajcie mi Sadoka, kapłana, i Natana, proroka, i Benaję, syna Jehojady, a gdy przybyli przed oblicze króla, rzekł król do nich: weźcie z siebie z sobą sługi waszego Pana, następnie wsądźcie Salomona, mojego syna, na moją ulicę i zaprowadźcie go do Gihonu. Tam namaści go Sadok, kapłan, i Natan, prorok, na króla nad Izraelem. Potem każcie zadać wrogi i zawołajcie: niech żyje król Salomon. Potem idźcie za nim, gdy przyjdzie i usiądzie na moim tronie, on zostanie królem po mnie, jego bowiem ustawiłem księciem nad Izraelem i Judą. I odpowiedział Benaja, syn Jehojady, królowi: niechaj Pan Bóg mojego Pana powie na to, niech się tak stanie. Jak był Pan z moim Panem Królem, tak niech będzie z Salomonem i niech wyniesie jego tron ponad tron mojego Pana Króla Dawida. Następnie zeszli Sadok, kapłan, i Natan, prorok Benaja, syn Jehojady, wraz z Kretyńczykami i Pletyńczykami, i wsadzili Salomona na ulicę króla Dawida i zaprowadzili go nad Gihon. Potem wziął Sadok, kapłan, róg z olejem, namiotem, niech żyje król Salomon. Dawid, sługa Boży, mąż według serca Bożego, który według poznania przed założeniem świata przez Pana uczyni zawsze wolę Boga, dlatego, bo był według serca Bożego. W pewnym momencie włożył do swego serca coś, co jest naprawdę bardzo ważne dla każdego człowieka Bożego, aby zbudował świątynię Bożą dla chwały Bożej. I powiedział to Jonatanowi, prorokowi, i Jonatan prorok, Natan prorok, który był przyjacielem Dawida, powiedział: rób, co Bóg włożył do twojego serca, bo Bóg jest z tobą, i co czynisz, Bóg to pobłogosławi. Ale oddalając się, Natan od króla nawiedził go Bóg przez Ducha Świętego, skontrolował go i poprawił go, i powiedział mu: idź do króla i powiedz, że ty jesteś mężem krwi, wojen, i nie możesz ty zbudować świątyni dla mojego imienia. Ja jednak mówię ci, że urodzi się ci syn, i ten syn zostanie nazwany Salomon, czyli pokojowy, i jego wykorzystam, i jego powoła się jako króla, i on zbuduje moją świątynię. I Dawid usłyszał to, i Natan usłyszał to, i po krótkim czasie Dawid wpadł w wielką grzechu wszeteczeństwa, cudzołóstwa, ale i zabójstwa z Bitsabę. Ale upamiętał się, Bóg mu przebaczył, i jak pierwsze dziecko umarło, drugie dziecko, które się urodziło z tej kobiety,
był Solomon i według proroczego słowa Natana i według woli Bożej Dawid zaprzysiągł się na Bicebę, że on będzie po mnie królem Batrzeby. I przeminęły lata i Bóg nawiedził Dawida i potwierdził to, że on będzie królem i chce. Przychodzi teraz Dawid, zapraszając Solomona i objawiając mu jego wolę. Następnie przywołał Solomona swego syna i nakazał mu zbudować świątynię dla Pana Boga Izraela. I przemówił Dawid do Solomona: synu mój, wyznaję, ja zamierzałem zbudować świątynię dla imienia Pana Boga mojego, lecz doszło mnie słowo Pana tej treści. Wiele krwi przelałeś i wielkie wojny prowadziłeś, nie możesz więc zbudować świątyni dla imienia mojego, gdyż wiele krwi wylałeś na ziemię przede mną. Ale oto narodzi ci się syn, on będzie mężem spokoju, i ja sprawię, że dozna spokoju od wszystkich swoich nieprzyjaciół wokoło. Imię jego będzie Solomon, czyli pokojowy, i za jego czasów dam pokój i wytchnienie Izraelowi. On, mówi Bóg, zbuduje świątynię dla imienia mojego, on też będzie mi synem, a ja będę mu ojcem i utwierdzę tron jego królestwa nad Izraelem na wieki. I w taki sposób Solomon i Natan i otoczenie Dawidowe poznali, że Bóg rozkazał, że królem z posłannictwem, aby zbudował świątynię Bożą, było dziecko, które miało się urodzić po nawiedzeniu Boga na Natana i na Dawida. Wida. I tak się stało, ale tematem dzisiaj nie jest ani Solomon, ani Dawid, ale ten, do którego należy tron. I nazywa się Adonias. I on też wiedział, cały pałac Dawidowy wiedział, że Bóg wybrał Solomona na króla, który stał się królem, jak miał 18 lat. Bardzo młody był. Z niedoświadczeniem. Adonias był bardzo ładny, urodziwy. I był dziwny i mówi Słowo Boże, że Dawid, ojciec jego, nie mówił Adoniaszowi, dlaczego tak robisz, jak ktoś robił złego. I w pewnym momencie, jak się zestarzał Dawid, nie jak umarł, przed odejściem z tego świata, jak zestarzał się w zupełnej słabości, mówi Słowo Boże, wejrzał w siebie, wpadł w pychę Adonias. Była w nim pycha. I wiecie, bracia i siostry, i to jest przekaz, bracia i siostry, że u wszystkich i co najmniej w większości jest w nas pycha, która w pewnym momencie wykaże się, pokaże się. Może nie pokaże się wczoraj, przedwczoraj, albo dzisiaj, ale pokaże się jutro. I tak samo z Adoniaszem się stało. Pokazała się pycha. W pewnym momencie, znając, że był w zupełnej słabości jego ojciec, Dawid, nie karcił go, uważał, że go lubiał, że cokolwiek robił i w takim stanie podjął decyzję, powiedział, że ja będę królem, sam od siebie stał się królem. I to był wynik
pychy serca i ducha, która była w Adoniaszu przez cały czas i z mądrością ludzką zaprosił tych, których mogliby go przyjąć, czyli Joabama, Ebiatara kapłana, braci ich, braci Dawida, uczynił ucztę i tam ogłosił się z logiką i ze sprawiedliwością ludzką, ogłosił się królem. Ale jednak Bóg, bracia i siostry, jest tym, który omija logikę działania i myśli ludzi, aby się wypełniła jego wola. I jest bardzo dobrą rzeczą, abyśmy byli zawsze podporządkowani woli Bożej, czyli abyśmy przyjmowali z całego naszego serca to, co Bóg zaprorokował, wiedział i zdecydował, że ma być wykonane, bo inaczej w pysze ludzkiej znajdziemy się naprzeciwko Boga i Bóg stanie naprzeciwko nas. Jaką piękną rzeczą jest, jak idziemy razem z Chrystusem, z naszym Panem, i szczególnie, abyśmy szli za Nim. Jak straszną rzeczą jest, abyśmy znajdowali się naprzeciwko Boga. Tak jak Adoniasz, którego poprowadziła pycha, która była w nim, poprowadziła go, aby uczynił coś, co Bóg nie zaplanował i co nie chciał. I teraz zadziała Bóg. I zadziała Bóg z jego sługą Natanem. Nie zaprosił ani Sadoka, bo wiedział, że się nie zgadzają. Nie zaprosił Oade, bo wiedział, że się nie zgadza, ale i Solomona też nie zaprosił, bo Solomon wiedział, że jego Bóg namaścił i wyznaczył Bóg, aby stał się królem. I teraz rozwinie się wola Boga jako plan Boży bardzo łatwo, z prowadzeniem Ducha Świętego, bo w taki sposób jest pokazywana wola Boga, z prowadzeniem Ducha Świętego. Bez prowadzenia Ducha Świętego pokazuje się wola człowieka i to jest coś zniszczalnego. I zniszczenie nie jest w osobistym poziomie, ale zniszczenie jest w owocu i w dziele. I Słowo Boże nam mówi zupełną prawdę, że każdy z nas powinien badać, jak buduje swoje dzieło, jak buduje swoje życie, jak buduje wszystko, swój dom, swoją rodzinę, jak buduje złotem, srebrem i drogocennymi kamieniami, czyli z materiałem drogocennym, niezniszczalnym i wiecznym, mógłbym powiedzieć, bo to ma na myśli Słowo Boże. Jego dzieło będzie wypróbowane ogniem, ale nie spali się, stanie się bardziej lśniące. Ale jak z lekceważeniem, z logiką ludzką i ze sprawiedliwością ludzką, które jest jak splugawiana szata, człowiek zbuduje z trawą, drzewem, poprzez pychę i poprzez wywyższenie serca, czyli buduje złotem, trawą i jego dzieło będzie wypróbowane i nic nie pozostanie na stojąco. I być może on będzie zbawiony tak jakby przez ogień. I w taki sposób rozwinęła się plan Boży poprzez prowadzenie Ducha Świętego, poprzez Natana, proroka, nawiedził Batszebę i powiedział jej, że jesteś w niebezpieczeństwie, ty i twój syn. Nie słyszałeś, że Adoniasz obwołał się królem bez wiedzy Dawida i poszli za nim Joab, Ebiatar
I przyszłem ci doradzić, co masz zrobić. Bracia i siostry, kto ci doradza? Kto? Od kogo przyjmujesz poradę? Słowo Boże mówi, ja Bóg będę ci dawał mądrość, ja Chrystus będę cię uczył drogę, po której powinieneś iść i ja, pocieszyciel, ci będę doradzał. Jak nie doradza nam pocieszyciel, wynik nie będzie dobry. Jak nam doradza nasze serce, wpisze i duch nasz też wpisze, albo ludzka logika nasza, nie spychą. I nasza ludzka próba, wyniki będą zniszczalne, bo nasze dzieło będzie wypróbowane przez ogień. I to mi powiedział Bóg, zważajcie, bracia i siostry, zważajmy. Twoje dzieło będzie wypróbowane przez ogień w ostatecznych dniach. Uważaj, jak budujesz. I jak budujesz, bo my budujemy na kamieniu, na skale, czyli na Chrystusie, Słowo Boże. Nie ma nikogo, kogo by dzieło nie będzie wypróbowane przez ogień. Nikogo nie ma. Teraz jednak musimy być zważający. Teraz z duchem uniżonym. Nie zapominajcie o tym, proszę was. Z sercem skruszonym, drżąc przed Słowem Bożym i prowadzeni przez Ducha Świętego, życie będzie nasze w bezpieczeństwie, w zupełnym bezpieczeństwie. Idź i powiedz Dawidowi w słabości wieku, że ty mi obiecałeś i przysiągłeś na Boga, że królem będzie mój syn Salomon. Bo tak ci powiedział Bóg. Nie dowiedziałeś się, że obwołuje się teraz na króla Adoniasz i w tamtej chwili przyjdę ja, abym potwierdził Twoje słowo i aby Ci uwierzył przez słowa dwóch, trzech świadków, będzie zapotwierdzone słowo. Nie starczy tylko Twoje słowo, ba trzeba, przyjdzie też tak samo moje słowo. I tak się stało. I Dawida pobudził Bóg. I zawołał tych, których powinien zawołać, podporządkowanych Słowu Bożemu. Kto po drugie, druga podstawowa cecha, kto cię zaprasza i za kim idziesz? Kto cię zaprasza i mówi, przyjdź do mnie? Adaniasz, Adiatar, Ebiatar, czy Pan? Kto wysyła tych, którzy cię zaproszą? Pycha, tak jak ojciec kłamców i pysznych jest diabeł, pycha Adoniasza, czy uniżenie Natana i Batrzeby, czyli Pan. Musimy być bardzo zważający. Chciałbym wam przekazać, ale wierzę, że Bóg nam to przekaże wszystkim, jak zważający powinniśmy być w tych ostatecznych dniach. To, co mówił Pan, zważajcie, czuwajcie i módlcie się, abyście nie wpadli w pokuszenie, bo teraz jest blisko, bardzo blisko. Zważaj więc, co słyszysz? Zważaj, jak słyszysz, od kogo słuchasz, zważaj, co widzisz, kto ci to pokazuje, jak to pokazuje i szczególnie zważaj, kto ci doradza. Nie jest to żart w ostatecznych dniach, bo jest godzina, gdzie urodzi kobieta. To są
bóle kobiety, która jest w ciąży. Zważajcie, czuwajcie i módlcie się. Adonias niestety wpadł w tą pułapkę i pociągnął za sobą Ebiatara i pociągnął za sobą Joaba. I pociągnął wszystkie dzieci Dawidowe z wszystkich swoich braci. Ale wszystko to mówi jednym słowem Słowo Boże, że zgorszenie przyjdzie do Kościoła. Przyjdzie zgorszenie. Przyjdzie ktoś i cię zgorszy. Na pewno przyjdzie. Ze słowem, z namową, z doradami, ze swoim poglądem przyjdzie. Nikt nie ujdzie przed tym. I dlaczego Bóg pozwala na zgorszenia w Kościele? Aby były pokazane, byli pokazani i doświadczeni. Dlatego Słowo Boże mówi nam, starajcie się, abyście byli doświadczeni nie ludziom, ale Bogu, bo wtedy będziesz pracownikiem, sługą, służebnicą, niezawstydzoną, dlatego, bo będziesz szedł prawowiernie według Słowa Bożego. I to jest tajemnica. I na koniec nie urzeczywistniło się to, co chciał zrobić Adoniasz. Nie udało mu się. I nie tylko nie udało mu się, ale i kogo pociągnął za sobą, poprowadził ich do śmierci. Poszli, pomimo że wiedzieli i znali prawdę, i nawet jakby nie znali, nie zapytali się Pana. Przypomnijcie sobie o Jezue. Jak przyszli niektórzy podstępni, którzy powiedzieli, że są biedni z daleka. I dlatego, że się nie zapytał Pana, popełnił błąd. Jak nie pytasz się Pana, popełnisz błąd. Jak pytasz się, nie popełnisz. Nie zostawi cię, abyś popełnił. Jak pytasz się, nie popełnisz błędu. Ale jak nie pytasz się, od razu popełnisz błąd. Pytajcie się mnie, woła Słowo Boże, o przyszłość, bo tylko ja mogę wam dać naprawdę dobre prowadzenie. Dlaczego ty, Panie? Bo tylko Bóg zna przyszłość. Tylko Bóg zna przyszłość. My przyszłości nie znamy. My poza tym murem, co się tam dzieje, nie wiemy. My wiemy to, co widzimy, to, co słyszymy, to, co wąchamy, to, co łapiemy naszą ręką, czyli pięć uczuć. I poprzez tych pięć rzeczy dusza nasza ma kontakt z tym zewnętrznym światem. I to rozmyśla rozum i dlatego, że nie ma u wszystkich pychy, jak nie zdążysz związać swojego ciała i umartwić jego, wtedy wpadniesz w pułapkę. Bóg niech nas zachowa. Dorada Boga jest: zważajcie, czuwajcie i módlcie się na początek i w ciągu dalszym. Pytajcie się Pana w każdym szczególe. Nie uważajcie i nie bądźcie pewni w niczym w waszym życiu. Zawsze wzywajcie imię Chrystusowe. Zawsze proście o krew Chrystusową, bo imię Chrystusowe poprzez krew Chrystusową jest z